Zobaczcie te rysy. Takie ostre, wyczuwalne pod paznokciem. Tych rys nie będziemy w stanie usunąć w warunkach domowych. Szkoda czasu. Oczywiście firma, która się tym zajmuje, ma odpowiedni sprzęt, doświadczenie i umiejętności. Może sobie z takimi rysami poradzić, ale zobaczcie na te rysy, które są w miejscu pracy wycieraczki. Ta zmatowiona część po wycieraczce. Te rysy jesteśmy w stanie zlikwidować. Zaraz pokażę Wam, czym to zrobić i do jakiego stopnia jesteśmy w stanie je usunąć. Pomoże nam w tym specjalistyczny preparat. Dwutlenek C. To preparat, który jest w stanie usunąć rysy z szyby. Kupiłem go w internecie w postaci proszku. W zestawie dołączony był pad odpowiedniej twardości do polerowania szkła. I teraz na 100 g proszku dolewamy 80 ml wody. Czyli produkujemy własną pastę polerską. Po dolaniu wody opakowaniem trzeba potrząsnąć jak shakerem. Zestaw razem z padem kosztuje 30 zł. Bez pada można taki proszek kupić już za 15 złociszy. Grzesiek wyznacza sobie taśmą pole działania. Nie będę polerował całej szyby, wypoleruję tylko ten oddzielony taśmami kawałek, tak żebyście dokładnie widzieli różnicę. Lepiej użyć wiertarki przewodowej. W akumulatorowej może Wam nie wystarczyć prądu. Dobrze, żebyście mieli wiertarkę z regulacją obrotów, dlatego że najlepiej poleruje się między 500 a 800 obrotów na minutę. Teraz tlenek ceru. I teraz trochę napada. O, bardzo ważna rzecz. Tu musi być cały czas woda. Tlenek ceru nie może wyschnąć, dlatego że wtedy przegrzejecie szybę i taka szyba, która jest szybą hartowaną, może strzelić podczas polerowania. I teraz zobacz, bardzo delikatnie, całą płaszczyzną nie dociskamy pada do szyby. On ma się ślizgać po tej szybie. A tlenek ceru zrobi swoje. Oczywiście. Nie jest to taka łatwa sprawa, bo ten kawałek, który robię teraz, no myślę, żeby było widać efekt, to 5-10 minut muszę po tej szybie się poślizgać. Słuchajcie, nie przecierajcie tej pasty co minutę, nie zniechęcajcie się, że nic nie widać. Po prostu trzeba dać temu czas i trzeba być cierpliwym przy polerowaniu szyby. Także ja sobie poleruję, poproszę o fajną muzykę. I w rytm muzyki będę padem jeździł po szybie. Co byśmy tu wszyscy nie pousypiali, dodam, że dwutlenek ceru występuje w dwóch barwach. Białej, takiej jak ta, i nieco bardziej ceglanej. Używają go nawet zegarmistrzowie do polerowania szybek w ekskluzywnych zegarkach. Co by tu jeszcze powiedzieć? O, często obcowanie z tym proszkiem jest szkodliwe, bo zawarty w nim cer może dostać się do organizmu. Jednorazowa zabawa, taka jak ta, tym bardziej przy muzyce, jest jednak niegroźna. No i zobaczcie, dokładnie widać miejsca, gdzie była przyklejona taśma. W tym miejscu, co polerowałem, ślady po wycieraczce zniknęły. Oczywiście, tych grubych rys nie udało mi się usunąć i nie mam zamiaru z tym walczyć. To teraz, skoro już wiecie, w jaki sposób samodzielnie wypolerować szybę, to teraz czekajcie na sezon zimowy. W sezonie zimowym pokażę, jakich skrobaczek używać, żeby nie zniszczyć szyby i żeby nie narobić takich rys, jakie są tutaj.